Witam serdecznie w kolejnym odcinku pojemnika beta testera z Tower Wars. No jak sama nazwa wskazuje, to jest dalej beta, a tym razem gramy w multiplayera, jak było widać na początku, 2 na 2. Cóż, prostą strategię tutaj zastosujemy, posłania fali mupsich, zobaczymy co z tego wyniknie. Tutaj mój cudny kolega z zespołu, czego się nazywa, nie mam pojęcia, postawił dwie wieżyczki wyzwalające elektryczność. Nie wiem zbytnio po co, bo to w sumie się do niczego nie nadaje na tym etapie. A o wiele łatwiej później przebudowywać nasz labirynt niż w tym momencie coś takiego wytwarzać. No ale zbiera się kasa, zbieramy też możliwość już wysłania fali, więc ją posyłamy. Nowa fala poszła, jesteśmy gotowi do... Możemy teraz, możemy patrzeć jak nasza armia idzie. Wróżnik zapuszcza, no to fajnie jest. Mamy jeszcze szansę jakby tutaj wykorzystać te chwile, te momenty. Generalnie gra jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o te multiplayery 2 na 2, 3 na 3. Całkowicie inaczej się gra niż 1 na 1. Choć w sumie tego jeszcze nie pokazywałem na filmikach. Pewnie jakoś tam uda, jakoś się pojawi jeszcze, mam nadzieję, że uda mi się, że nakręci coś takiego bez większych problemów. Problem aczkolwiek to jest to, że tak na dobrą sprawę nie wiemy z kim gramy, zwłaszcza w tych quick matchach i innych takich, no takich losowym dobieraniu partnerów. To się faktycznie fajnie gra, jeżeli mamy kontakt, tak powiem, możemy porozmawiać z naszym partnerem, to wtedy faktycznie jest fajnie, bo możemy szybko ustalić całą strategię i wszystko jakby tutaj dopracować, każde te najmniejsze szczegóły. A tak, no niestety, no wygląda to tak, że każdy buduje sobie co chce i robi co chce i jest naprawdę ciężko się zgrać. A no na szczęście nie jest tak źle, aczkolwiek widzę tutaj, oj, tam się wieżyczki budują, tu już zablokujemy, to na dół postawmy, żeby jakoś zwiększyć tą trasę. Tutaj też dobudujemy, o, trochę dłuższa, aczkolwiek no nie jest to jakiś tam szczyt pomysłowości, trzeba tu będzie coś jeszcze pomyśleć i przebudować. Widzę, że jest strasznie dużo battle pointów z obu przeciwników właśnie dzięki temu, że tak, że tak idą te wojska, idą i nic z nich nie wynika. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz próbuję dobić, ale oj, kicha, kicha. Co by tu... W sumie jakby tutaj zacząć budować jakieś wiatraczki, rozbudować się o tę wolną przestrzeń, to by może coś z tego wyszło ciekawego. No ale póki co ulepszymy kopalnię, no więcej złota na pewno się nam przyda. Co on tam pisze? Nic ciekawego. Z tego co nowości takich ogólnowydawniczych, to w poniedziałek, czyli to jest 6 sierpień, kończy się beta. Gra wyjdzie już do sprzedaży bodaj 16 sierpnia, więc to też już tak powiedzmy na dniach. Co ciekawe, no wciąż są błędy w grze, które no naprawdę denerwują. Na pewno denerwującym jest to, że na przykład są jednostki, które nagle się zwieszają, zwłaszcza właśnie w trybie Tower Defense, czyli tym klasycznym, gdzie gramy z komputerem. Po prostu jednostka się zwiesza, no i powoduje, że nie możemy po prostu skończyć gry. No nie da się ani jej zabić, ani ona nie atakuje, po prostu stoi w miejscu, no i sobie wesoło się obkręca. No ale no cóż, tam próbują chłopaki ze Supervillian Studios jakoś to rozwiązać, coś tam z tym zrobić, naprawić. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo na dobrą sprawę póki co no jest problem, który no jest naprawdę uciążliwy i nie wiadomo zbytnio jak go rozwiązać. Chyba z tego co kojarzę, no też za bardzo po prostu nie wiedzą co jest tak na dobrą sprawę tym problemem. No ale wracając do gry tutaj, bo postaram się coś poulepszyć, bo widzę, że idzie w pala nowych mupsi, którzy są ulepszeni, więc no jest to problem. Jest bardzo dużo battle pointów, które przeciwnik będzie zdobywać, a nasza fala jak widać po prostu rozwala się od razu na samym wejściu. A z drugiej strony nie mamy też zbytnio czym ulepszyć, czy no nie mamy za co ulepszyć, kupić nowych jednostek, no bo nie mamy battle pointów na to. Co też jest taka właśnie, to jest ta spirala, która się jakby sama nakręca w pewnym momencie na to, że my nie mamy pieniędzy i battle pointów, znaczy nie mamy battle pointów na nowe jednostki, a nie możemy ich zdobyć, bo za szybko jesteśmy niszczeni. To jest duży problem właśnie w tej grze, no ale no niestety tak to jest, że jeżeli się nie uda przebić, nie uda się jakby zwyciężyć na początku, no to potem jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić nowego takiego, żeby można było bez problemu wygrywać i no, walczyć jakby jak równy z równym. Może wydaje, że przeciwnicy się zbliżają bardzo do nas.
Trzeba będzie coś tutaj z tym zrobić. No i zwiększymy tutaj tą ścieżkę, może... Może ona nas obroni jakoś przed tym przeciwnikiem. Ojojoj, widzę ciężko, ciężko, te jednostki strasznie napierają, ale... Jest dobrze, dobrze, widzę mój kompan podróży. Kompan niedoli również coś zaczął tutaj budować, więc nie jest źle. No nic, zobaczmy co tam. Poślijmy te fale mupsich, może coś z tego wyjdzie. Może się uda i nasz kompan również wyśle swoich. Ale tutaj widzę, przeciwnik już ma ulepszone nieźle te jednostki swoje, więc na szczęście dalej mupsi mnie atakuje, więc nie będzie tak źle. No nie wiem co on tu postawił, jak ja teraz tu postawię wiatrak. No i kicha po prostu. No nic, trzeba będzie jakoś pomyśleć o tym, żeby je stąd wziął. Stać mnie jeszcze mnie nie stać. Co by to zrobić? Tutaj, żeby jakąś nie aproksymator bez sensu, za mały zasięg. Trzeba będzie tam zrobić po prostu jedną wielką ścieżkę. A do tego trzeba tutaj będzie... Tak jest, postawimy to. Trzeba będzie zacząć kombinować. A teraz zaczniemy pingować gościa, żeby zaczął usuwać te wieże. Nie, widzę, chyba nie widzi tego. W sumie nie dziwię się, bo żadnego powiadomienia nie ma, nic, więc... No to jest niestety ten minus tej gry w tym momencie, no. Są elementy, które są jakby no niedopracowane, a szkoda, bo naprawdę jest tu potencjał tego wszystkiego i naprawdę można zrobić z tego niezłe cuda. No ale jeszcze jest trochę rzeczy do naprawienia. Więc posprzedajemy to, co niepotrzebne, żeby miało jakby jakąś drogę wycieczki. Popingujemy. Właśnie skończyłem na tym, że będę musiał napisać mu wiadomość jakąś, żeby to usunął. Szkoda, szkoda. No ale cóż, cóż poradzi człowiek. Czasem trzeba po prostu robić tak, a nie inaczej. Jak tu nasza sytuacja wygląda? No, kopalnie nieulepszone, trzeba to naprawić. No ale do tego trzeba mieć też battle pointów dużo. O, udało się, usunął wieżyczki. Usuń tą jedną, usuń jeszcze jedną. W sumie tamtą mógł zostawić, ale... A, dobra, idziemy. Jest pięknie, wydłużamy ścieżkę. Co by tu zrobić? Gdzieś tutaj trzeba ustawić jakiś kolejny wiatrak, no bo taką małą trasę to bez sensu robić w ogóle. Cóż, tutaj... O, już mamy kasę trochę, to... Poszalejemy. Nie jest to jakieś wielkie, długie, nie wiadomo jakie, ale... Lepsze to niż nic. No widzę, nasz kompan wyrzucił nowe jednostki. Atakują jakieś mupsi tam. Dobrze, że tam mini mapa jest jaka jest, no ale jednak jest. Więc pod tym względem to jest fajny bonusik. A co tu więcej mamy? Więc będziemy budować kolejne wieżyczki w nadziei, że coś z tego wyjdzie. Chyba jakaś poprawa nastąpiła, jeżeli chodzi o to, żeby jednostki się nie bufowały tak same z siebie, bo mimo iż, no, na dobrą sprawę zmieniłem im trasę, to żadna nie dostała jakiejś nieśmiertelności, więc jakiś postęp w tym aspekcie jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj fala mupsik atakuje. Też poślemy swoich, może uda się coś ugrać. Ach, mało to optymalnie robię, ale cóż. Tak to jest, jak w sumie, no... Jak jesteśmy w zasadzie na tej fazie, że trzeba się bronić, a nie ma zbytnie możliwości tutaj jakiejś większej finezji czy możliwości ataku, no bo... Bo ciężko mówić o tym, gdy praktycznie rzecz ujmując, jesteśmy cały czas pod przyparci do muru. Przyparci do muru i trzeba no coś kombinować. Więc zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, byśmy długo to utrzymali, no ale może coś z tego wyjdzie jednak. Jakimś wielkim cudem. Więc te wieżyczki trzeba będzie ulepszyć, a... Bo małe obrażenia jednak mimo wszystko zadają tym przeciwnikom, aczkolwiek no nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Bo naprawdę no są oni, że tak powiem, przytępieni trochę. Ojej, gdy przeciwnik ma już tarczę, to już zbliżamy się ku kresowi naszych dni. Ach, niestety. Ale dobrze, mamy kasę na falę mupsich. O, kompan wysłał swoich, to my też wyślemy swoich. Jak się uda, to trochę więcej battle pointów zdobędziemy.
Tutaj widzę jakieś... No nie, no nie jest aż tak źle, no to jakieś niedobitki są ładnie tępione nawet, więc nie jest aż tak źle. Ciekawe jak z tymi tarczami sobie poradzili. Też nie jest źle, tutaj widzę te cztery wieże voltaicznych liberatorów sobie doskonale radzą z tym przeciwnikiem, więc nie jest aż tak źle. Trzeba będzie ulepszyć trochę tak, żeby więcej tego punktu życia atakowały mimo wszystko, no bo to jednak w tym momencie jest największy problem. Ale może coś tego ciekawego wyjdzie. I jeszcze, jak to wszystko poulepszamy, to no, kto wie, o ile przeciwnik nie będzie szedł w jakieś inne jednostki, no to mamy szansę jeszcze przetrwać to i jakoś bardziej się zabawić na tej mapie. No ale cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No niestety jest jak jest, nie jest cudownie, nie jestem tego świadom. Nie jest to żaden jakiś taki mega super wypaśna gra. O, jak fajnie choinka zaczęła dygotać, ale wypas. Ale trud, czad. No i cóż. Jej, kopalnie jeszcze nie ulepszone, ta też nie ulepszona do końca. Muszę się dziwić, że jest taka bita w kraju, skoro nie ma kasy. Więcej wieżyczek, więcej wszystkiego. Trzeba będzie to poulepszać. W sumie ulepszyłbym wiatraki, ale niestety one są tak drogie, że no, to się nie prędko stanie zapewne. A też nie szkoda, bo to znacząco spowalnia marsz przeciwnika przez ten labirynt. Tam na dole widzę, dalej jest nic nieulepszone, znaczy no, są w ogóle puste heksy, które można dowolnie zapełniać, więc też coś trzeba z tym będzie robić. O, widzę, udało mi się osiągnięcie uzyskać przechodzenia przez wentylatorki, znaczy, że udało mi się stworzyć ścieżkę, gdzie przeciwnicy przez 16 kratek pod rząd po prostu idą pod prąd, pod wiatr, więc no jest jakiś tam sukces, kolejny achievement osiągnięty, jest fajnie. Tak zwiększymy prędkość, no niestety nic więcej tu nie uzyskamy. W sumie mogłem zomboty odlokować, a nie, jeszcze mi nie było stać, ale to będzie chyba kolejny cel mej walki tutaj, żeby zomboty i spróbować jakiegoś takiego szybkiego ataku. Gdy przeciwnik ma głównie wieże ze strzałami, więc no to jest jakby jego największa zaleta i największa słabość. No, jednocześnie bardzo dobrze radzi sobie właśnie z tej piechotą, która ma punkty życia, ale o wiele gorzej będzie sobie radził z jednostkami z opancerzeniem. Zobaczymy też, co z tego wyjdzie w sumie. No ale cóż. Tak jak ulepszyłem w międzyczasie tą Teslę, to w sumie powinna dać nam trochę więcej swobody i lepiej pozbywać się tarcz przeciwnika, dzięki czemu będą mogli tutaj wieżyczki i go dobijać do końca. Wyjeżdża się po prostu ulepsza to wszystko, co tu nam zostało. Nie wiem, co tu kombinuje ten mój kolega, że tak to określę. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiejś szałowej akcji, że nic nie robi i nagle się pojawia jakieś Brutusy czy inne cuda. W sumie to była jakaś mowa o Mortimerach, może. Mam nadzieję, że nic głupiego nikomu nie przyjdzie to do głowy i nie walnie tutaj jakiegoś wypaśnej akcji, która wszystko zniszczy. No ale to zobaczymy jeszcze. Myślę, że jeszcze jakoś sobie tutaj poradzimy, więc kopalnia złota urosła. Nie jest źle. Dalej jak zostały nieulepszone, trzeba będzie coś z tym zrobić. No i spóźniłem się z tymi mupsimi swoimi, no cóż. Trzeba to będzie jakoś też, powiedzmy, naprawić na przyszłość i myśleć o tym trochę wcześniej. No i zobaczmy, co tu mam jeszcze wieżyczki, które są nieulepszone. Jak tak mogło się stać? Trzeba to ulepszyć jak najszybciej. Te wieżyczki ulepszone. Tu też... Tam jest tyle miejsca, tu trzeba coś będzie koniecznie postawić. Tutaj multiplikatora i aproksymatory, dzięki czemu będę miał większy zasięg, bo to jednak... No jak widać, no te zwykłe kule armaty mają mały zasięg, a tak to będzie jakaś możliwość, że uderzą jeszcze w jednostki, które będą jakby potem wracać z tego całego labiryntu na tym poziomie. Więc myślę, że no, to będzie jakieś takie fajniejsze, myślę, i by to więcej też damage'a w sumarycznie zadawało. No i ładnie idzie, ładnie. Trzeba wszystko poulepszać, to dopiero będzie ładnie robić księgę wielką. No właśnie. Tutaj widzę, pojawiło się dużo łuków. Czy łuków? W sumie są takie balisty bardziej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, widzę, że dalej obrazki te przy jednostkach dalej są takie tymczasowe obrazki, a nie nic statycznego. Więc zwiększymy prędkość naszych mupsich
Może dalej zajdą szybciej, zdobędą nasze battle pointy. Ojoj. Dogońcie naszych kolegów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Ojoj, przeciwnik widzę daleko zaszedł, tak na dobrą sprawę. Coś jest niedobrze, coś jest niedobrze. Coś jest strasznie złego, trzeba to wszystko będzie poulepszać. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry efekt tego wszystkiego, ale cóż, kasy brakło. Ach, to odświeżanie. Do dużej jednostki przychodzi, mimo wszystko. Muzyka. Proksymator trochę pomoże, ale to wciąż jest nie to samo. Ciągle to jest za mały damage. O Jezu, ile tego lecie. Będzie ciężko, będzie ciężko. No i nasze jednostki też za dużo nie zdobywają, więc jest kiszka. Trzeba będzie uzbierać na kolejną falę, i będziemy zbierać po prostu na zumboty, które jak się odpowiednio dopakuje, to mam nadzieję przejdą przez ten labirynt. A jak nie, no to już sam nie wiem, co będzie trzeba tutaj zrobić, bo ciemno to widzę. Mamy kasy na ulepszania, nie mam battle pointów na ulepszanie jednostek, nie mam pieniędzy za bardzo na to, żeby tutaj coś z tym labiryntem porobić. Więc jest tego na trochę sytuacja bez wyjścia na dobrą sprawę. W zasadzie chyba to jest tylko kwestia tego, że walczymy, żeby jak najdłużej przetrwać. I na tym się to kończy. Nie trzeba gdzieś ulepszyć ten labirynt na maksa, zobaczymy co on potrafi wycisnąć z siebie. Ach, trochę to takie dołujące, że przeciwnik w sumie jedynie na tej górze jest. Ma trochę tych wieżyczek i bardzo dobrze sobie z nami radzi i nas po prostu rozwala i niszczy całkowicie. A my jednocześnie nie możemy, nawet tutaj ledwo wchodzimy na labiryntu i po prostu jesteśmy niszczeni. Strasznie takie upokarzające na dobrą sprawę, można by rzec. Ajajaj. Więc spróbuję posłać na falę, bo będę może trochę punkcików i będzie może na zumbotów nie stali, a w międzyczasie tutaj są lepsze te wieżyczki, by jakoś sobie to lepiej poradzić z przeciwnikiem. O, widzę, że już renderowanie laguje i jednostki po prostu teleportują się magicznie na ścieżkę swoją, zamiast iść prosto. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Tutaj widzę, nawet nie jest tak źle, ładnie sobie radą te nasze wieżyczki z tymi przeciwnikami. Jak tutaj to w ogóle cały ten kompleksik wygląda. No to na dole bym w sumie walnął jeszcze jednego decyleratora, no ale zbytnio nie ma jak, to jest zbyt dużo miejsca do zagospodarowania, to też coś można wykombinować. Co by tu jeszcze zrobić? Tutaj nie będziemy tego ulepszać, bo tutaj widzę go na dół jakoś tak dziwnie. A no to postawimy coś fajnego. O, może Strikera to będzie trochę ich spowalniał. Tutaj walniemy. Walniemy Teselkę i tutaj jeszcze decyleratora, to już w ogóle będą wolniej chodzić i będzie przyjemniej. Zobaczymy, jak tam nasze jednostki. Muszę odblokować zumbota, super. Nie ma, niestety znajdę ulepszenia, no ale przynajmniej ten zumbot będzie można go posłać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy posłać dalej Mupsich, czy może zumbotu. W sumie może ulepsze zumboty. Drugi poziom i dopiero je pośle, będą takim większym zaskoczeniem i będą w stanie zrobić jakieś poważniejsze straty przeciwnikowi, który w sumie na pewno ma górę złota, no bo ani w obronę nie inwestuje za bardzo, ani nie inwestuje w jednostki drogie, no tylko w sumie te ulepszenia, które nie są aż tak kosztowne, no jednak tutaj obrona zjada po prostu górę złota, która w innym wypadku mogłaby po prostu pójść na ulepszenia. No widać, tego się nie robi. Kopalnie może na trzecim poziomie, tutaj wiadomo, trochę zjadło złota, ale to się myślę, że zwróciło dużym nakładem. Jeszcze troszkę. Jeszcze chwila, może się uda już teraz. No chodźcie, battle pointy do tatusia, chodźcie. W sumie ten labirynt nie jest jakiś taki wyrafinowany, więc w tym momencie jest myślę, że szansa na to, żeby go przelecieć z szybkimi zumbotami. Udało się drugi poziom. O, są trochę szybsze, więc może im się uda, zobaczymy, poślijmy je. A przeciwnik tym razem widzę, o jej dochodzi daleko, to niedobrze, niedobrze. Zuboty szybkie są, to może coś z tego wyjdzie. Co się stało? Co to za dziura w ogóle? O, ja pierniczę, nie, no, tak,
to jest to. Temu nie lubię grać po prostu z jakimiś kompletnymi randomami, które sobie coś ubstrają i z tego powodu po prostu, nie wiem, rozwalą na wylot nam labirynt i spowodują, że jednostki przychodzą bez żadnego problemu. No nic, to już jest koniec. Nie ma już nic. Na dobrą sprawę, zumboty tutaj wchodzą na scenę. Są zumboty, zumboty. Ech, 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 ech. No nic, no cóż, nic nie poradzę na to. Ojej. Straszna szkoda, no bo w sumie można było jeszcze trochę jakby tutaj powalczyć i pomęczyć się, no najwyraźniej nic z tego nie wyjdzie. Szkoda, jak mówię, no tak bywa. Ale zumboty widzę na dół doszły do tych cudnych młotków, więc jest jakiś tam postęp w sumie z tym, ale ajaj, zamek pada po prostu, to masakra jakaś jedna wielka. No cóż, ach. I koniec. Cóż, to był pamiętnik beta testera, ja byłem Lunar, gra Tower Wars, a zapraszam na kolejne inne filmiki, a ja się z wami będę żegnał, do zobaczenia, na razie, a i w sumie jeszcze statystyki, zobaczmy co tu ciekawego, nic ciekawego. Jednostki, ekonomia, zdołujmy się na końca, no nic, ja się żegnam, na razie.